Matecki zapłaci sporo za swoje wybryki. Każdego by to zabolało. Sprawa dziwnego zachowania posła suwerennej Polski Dariusza Mateckiego, który spacerował po dachu sejmowych budynków, skończyła się dla niego dużą karą finansową. Jak opisuje Wprost, Matecki narzeka, że sankcja na niego nałożona jest nadmierna. Przypomnijmy, że w czerwcu marszałek Szymon Hołownia poinformował, że wystąpi do prezydium Sejmu o ukaranie posła Dariusza Mateckiego, który nad ranem wyszedł na dach hotelu sejmowego. Poseł tłumaczył, że zrobił to, aby wykonać zdjęcie. Kara za wybryki Dariusza Mateckiego. Każdego by to zabolało. Matecki od początku bagatelizował sprawę tego wybryku i utrzymywał, że w jego ocenie nic szczególnego się nie wydarzyło. Wprost zapytał posła suwerennej Polski o karę, jaką dostał i czy jest ona dla niego bolesna. Dariusz Matecki wyjawił, że łącznie na jego konto nie wpłynie 25 tysięcy złotych. Stwierdził też, że jest to kara właściwie za nic, bo żadnego zagrożenia nie stworzył. Każdego by to zabolało finansowo, przyznał. Jak pisze Wprost, Matecki został ukarany także za wejście do ciemnego saloniku marszałka Sejmu. W czasie, kiedy rolnicy głodowali w polskim Sejmie, marszałek Hołownia chciał ukarać posłów, którzy wpuścili ich na teren polskiego Sejmu. Nakazał im udanie się tam, do tak zwanego ciemnego saloniku. Minister Robert Teles nie był wtedy obecny, ponieważ rozmawiał z rolnikami. Chciałem go reprezentować, powiedział portalowi wprost.pl poseł suwerennej Polski. Chciałem to nagrać, ale okazuje się, że w Sejmie, chociaż to jest budynek publiczny, poseł nie może nagrać tak ważnej sceny jak rozmowa marszałka z posłami w kluczowej dla społeczeństwa sprawie, dodał. Poseł powiedział również, że w regulaminie Sejmu nie ma w ogóle informacji o czymś takim jak ciemny salonik. To jest po prostu wykorzystywanie regulaminu Sejmu przez marszałka Hołownię do prześladowania w pewien sposób opozycji, stwierdził.